Księga wszystkich dokonań Sherlocka Holmesa. Arthur Conan Doyle. Dolina strachu. Z angielskiego przełożyli Anna Krochmal, Robert Kędzierski. Część pierwsza. Tragedia Brostyn. Rozdział pierwszy. Ostrzeżenie. Myślę, że, powiedziałem, pozwól, że to ja będę myślał, rzucił niecierpliwie Sherlock Holmes. Sądzę, że należy do ludzi, którzy wyjątkowo długo potrafią cierpieć w milczeniu. Niemniej muszę przyznać, że zirytowała mnie ta kąśliwa uwaga. To prawda, Holmesie, rzekłem oschle, czasami bywasz nie do wytrzymania. Mój przyjaciel był jednak zbyt głęboko pogrążony we własnych myślach, by od razu zareagować na mój protest. Podparł głowę ręką, siedząc nad nietkniętym śniadaniem, i wpatrywał się w kartkę papieru, którą właśnie wyciągnął z koperty. Potem wziął pustą kopertę, uniósł ją do światła i bardzo starannie zbadał jej przednią stronę i skrzydełko. To pismo Porla, powiedział z namysłem. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, choć widziałem je do tej pory tylko dwa razy. To francuskie E z osobliwym zawijasem na górze jest bardzo charakterystyczne, ale skoro to wiadomość od Porla, musi to być coś bardzo ważnego. Mówił raczej do siebie niż do mnie, jednak jego słowa tak mnie zainteresowały, że cała moja irytacja nagle znikła. A kto to taki ten Porla? Zapytałem. Porla, Watsonie, to pseudonim, po prostu znak rozpoznawczy. Za nim kryje się jednak bardzo pokrętna i ulotna osobowość. W swoim poprzednim liście szczerze przyznał, że nie jest to jego prawdziwe nazwisko. Rzucił mi wyzwanie, bym wyśledził go w tym wielomilionowym mieście. Porla jest ważny, ale nie ze względu na niego samego, lecz na potężnego człowieka, z którym ma kontakt. Wyobraź sobie rybę pilota przy rekinie albo szakala przy lwie, cokolwiek, co jest nieistotne w porównaniu z czymś, co jest naprawdę potężne. I to nie tylko potężne, Watsonie, ale wręcz złowrogie. W najwyższym stopniu złowrogie i właśnie ta kwestia interesuje mnie najbardziej. Pamiętasz, jak opowiadałem o profesorze Moriarty, tym słynnym naukowcu przestępcy, równie znanym wśród oszustów, co? Zawstydzasz mnie, Watsonie, mruknął ironicznie Holmes. Właśnie miałem powiedzieć, że nie jest znany opinii publicznej. Trafiłeś w samo sedno, zawołał Holmes. Widzę, że zaczynasz mieć sarkastyczne poczucie humoru, przed którym dopiero muszę się nauczyć bronić. Nazywając jednak Moriarty'ego przestępcą, w świetle prawa go oczerniasz. I właśnie dlatego jest to takie zdumiewające i niesamowite. Największy intrygant wszechczasów, organizujący iście diabelskie sztuczki, mózg kontrolujący całe podziemie przestępcze, który mógłby decydować o losach całych narodów. Taki jest właśnie nasz człowiek, a jednak cały czas pozostaje w cieniu. Jest do tego stopnia wolny od jakichkolwiek podejrzeń, tak odporny na wszelkie zarzuty i tak zręczny w swym postępowaniu, że za słowa, które właśnie wypowiedziałeś, mógłby spokojnie pozwać cię do sądu i dostać całą twoją roczną pensję tytułem odszkodowania za zniesławienie. Czyż nie jest słynnym autorem dynamiki asteroidy, książki wznoszącej się na takie wyżyny czystej matematycznej abstrakcji, że mówi się, iż nie ma człowieka, który byłby w stanie napisać jej recenzję dla prasy? Czy to jest człowiek, którego można znieważać? Jakiś lekarz o niewyparzonym języku i upokorzony profesor. Oto jakie byłyby nasze role. Na tym właśnie polega jego geniusz, Watsonie, lecz jeśli oszczędzą mnie gorsi od niego, na pewno przyjdzie taki dzień, gdy nasze drogi się skrzyżują. Obym dożył tej chwili, zawołałem z zapałem, ale mówiłeś o tym Porla. Ten tak zwany Porla jest ogniwem w łańcuchu, które znajduje się bardzo blisko miejsca, gdzie ten łańcuch łączy się z czymś bardzo ważnym. Tak między nami Porla jest nie do końca solidnym elementem, na tyle, na ile udało mi się to sprawdzić, stanowi jedyne słabe ogniwo w tym łańcuchu, a żaden łańcuch nie jest mocniejszy niż jego najsłabsze ogniwo. Dokładnie, mój drogi Watsonie, i to właśnie dlatego Porla jest tak niezmiernie ważny.
wykorzystując jego wrodzone aspiracje i motywując go 10-funtowym banknotem, który przesłałem mu okrężną drogą, uzyskałem kilka cennych informacji. Okazały się one tak bardzo istotne, że pozwoliły mi przewidzieć zbrodnię i jej zapobiec. Gdy uda nam się rozszyfrować tę wiadomość, przekonamy się, że jest to informacja takiego właśnie rodzaju. Nie mam żadnych wątpliwości. Holmes ponownie rozłożył świstek papieru na stole obok talerza. Stałem i pochylając się nad jego ramieniem, ujrzałem dziwaczny tekst. 534 C2 13 127 36 31 4 17 21 41 Douglas 109 293 5 37 Brosten 26 Brosten 9 47 171. Co o tym sądzisz, Holmesie? Oczywiście jest to próba przekazania tajnej informacji, ale na cóż komu zaszyfrowana wiadomość bez klucza do szyfru? W tym przypadku chyba zupełnie na nic. Dlaczego mówisz w tym przypadku? Ponieważ istnieje wiele szyfrów, które odczytałbym równie łatwo jak alfabet Morsa. Takie proste metody cieszą intelekt, ale ten szyfr jest inny. To najwyraźniej odniesienia do słów na konkretnej stronie jakiejś książki. Dopóki się nie dowiem, która to strona, jaka książka, jestem bezsilny. To dlaczego napisał Douglas i Brosten? Z pewnością dlatego, że są to słowa, których nie było na tamtej stronie w książce. Więc dlaczego nie dał ci żadnych wskazówek, jaka to może być książka? Ależ, Watsonie, twoja wrodzona przezorność i tak charakterystyczny dla ciebie spryt, będący obiektem podziwu twych przyjaciół, z całą pewnością nie dopuściłby do tego, byś umieścił wiadomość oraz klucz do szyfru w tej samej kopercie. Gdyby twój list nie dotarł do właściwych rąk, byłoby już po tobie. Natomiast w sytuacji takiej jak ta, twoje plany zostaną pokrzyżowane dopiero wówczas, jeśli zarówno wiadomość, jak i klucz dostaną się w niepowołane ręce. Wkrótce zapewne dotrze do nas drugi list i będę zaskoczony, jeśli nie znajdą się w nim dalsze wyjaśnienia lub, co bardziej prawdopodobne, książka, bez której trudno byłoby się obejść. Przewidywania Holmesa sprawdziły się w ciągu kilku minut. W pokoju zjawił się Bill, chłopak na posyłki, przynosząc list, którego oczekiwaliśmy. To samo pismo, zauważył Holmes, otwierając kopertę. I nawet się podpisał, dodał triumfalnie, rozkładając list. No proszę, Watsonie, posuwamy się naprzód. Gdy jednak rzucił okiem na treść, jego twarz spochmurniała. Doprawdy jestem bardzo rozczarowany. Obawiam się, Watsonie, że wszystkie nasze rozważania prowadziły donikąd. Mam nadzieję, że temu Porla nie stanie się żadna krzywda. Drogi panie Holmes, nie mogę dalej działać w ten sposób. To zbyt niebezpieczne. On mnie podejrzewa, widzę to. Przyszedł do mnie nieoczekiwanie po tym, jak zaadresowałem tę kopertę z zamiarem przesłania panu klucza do szyfru. Udało mi się to przed nim ukryć. Gdyby ją zobaczył, źle by się to dla mnie skończyło. Wyczytałem jednak ze sposobu, w jaki na mnie patrzył, że mnie podejrzewa. Proszę spalić tę zaszyfrowaną wiadomość, która teraz na nic się już panu nie przyda. Fred Porlach. Holmes siedział przez pewien czas, mnąc list w palcach i z zachmurzoną miną, patrując się w ogień na kominku. Z drugiej strony, odezwał się wreszcie, być może nic się za tym nie kryje. Nie można wykluczyć, że to tylko jego nieczyste sumienie podsunęło mu taką myśl. Zdając sobie sprawę z tego, że jest zdrajcą, mógłby czytać oskarżenie w oczach tego drugiego. Ten drugi to, jak zakładam, profesor Moriarty. Nie inaczej. Gdy którykolwiek z nich mówi o nim, wiadomo, kogo ma na myśli. Jest tylko jeden najważniejszy on. Ale co może zrobić? To wielki znak zapytania. Gdy masz przeciwko sobie jeden z najlepszych mózgów w całej Europie, wspierany przez wszystkie ciemne moce, możliwości są nieskończone. Tak czy inaczej, nasz przyjaciel Porla najwyraźniej odchodzi od zmysłów z przerażenia. Porównaj proszę pismo, jakim napisano ten list do tego na kopercie, bo jak wspominał, adresował ją przed tą złowróżbną wizytą. Jedno jest stanowcze i wyraźne, drugie prawie nieczytelne. Ale dlaczego w ogóle to napisał?
Dlaczego po prostu nie wyrzucił tej koperty? Bo obawiał się, że w takim przypadku będę się o niego dowiadywał, a to mogłoby sprowadzić na niego kłopoty. Oczywiście, przyznałem, masz rację. Wziąłem oryginalną, zaszyfrowaną wiadomość i pochyliłem się nad nią. Można oszaleć na myśl, że tutaj, na tym świsku papieru, kryje się jakiś ważny sekret, lecz jego rozwiązanie wykracza poza ludzkie możliwości. Sherlock Holmes odsunął od siebie śniadanie, którego nawet nie skosztował, i zapalił swą wstrętną fajkę, towarzyszącą mu zawsze, gdy pogrążał się w najgłębszych rozmyślaniach. Ciekawe, powiedział, rozpierając się wygodnie w fotelu i patrząc w sufit. Być może są pewne kwestie, które umknęły twemu machiawelicznemu umysłowi. Rozważmy ten problem z czysto zdroworozsądkowego punktu widzenia. Ten człowiek odwołuje się do jakiejś książki. To jest punkt wyjścia. Raczej nie są mglisty punkt wyjścia. Zobaczmy, czy uda nam się go sprecyzować. Jeśli się nad tym zastanowić, nie wydaje się to już takie niemożliwe. Jakie mamy wskazówki odnośnie do tej książki? Nie mamy żadnych. Cóż, aż tak źle nie jest. Zaszyfrowana wiadomość zaczyna się od dużej liczby 534. Możemy przyjąć roboczą hipotezę, że liczba ta oznacza numer strony, którą wykorzystano do utworzenia szyfru. Tak więc nasza książka stała się już grubą książką i z całą pewnością jest to jakiś krok naprzód. Jakie są jeszcze wskazówki co do rodzaju tej grubej książki? Mamy C2. Co o tym sądzisz, Watsonie? Prawdopodobnie rozdział drugi. Ależ bynajmniej. Zapewne zgodzisz się ze mną, że skoro podano już stronę, numer rozdziału jest zupełnie zbędny. Ponadto, gdyby strona 534 znajdowała się dopiero w drugim rozdziale tej książki, rozdział pierwszy musiałby być naprawdę niesamowicie długi. Szpalta, zawołałam. Świetnie, Watsonie. Dzisiejszego ranka jesteś doprawdy błyskotliwy. Jeśli to nie kolumna, to muszę się bardzo, ale to bardzo mylić. A więc teraz, jak widzisz, zaczynamy już prawie wyobrażać sobie grubą książkę z drukiem dwukolumnowym, przy czym każda z kolumn jest znacznej długości, ponieważ jedno ze słów w tym dokumencie to słowo 293. Czy dotarliśmy już do granic tego, co może nam podsunąć logiczne myślenie? Obawiam się, że tak. W takim razie z całą pewnością nie doceniasz siebie. Błyśnij jeszcze raz, mój drogi Watsonie, wytęż swój umysł. Gdyby to była rzadka książka, wysłałbym ją, jednak zamierzał mi przesłać jedynie wskazówkę w tej kopercie, nim pokrzyżowano mu plany. Piszę o tym w swoim liście, a to wydaje się wskazywać na fakt, że chodzi o książkę, z której zdobyciem nie powinienem mieć żadnych trudności. On sam ją posiada i uważa, że ja również ją mam. Krótko mówiąc, Watsonie, to musi być bardzo popularna książka. To, co mówisz, brzmi bardzo rozsądnie. Tak więc zawęziliśmy obszar naszych poszukiwań do grubej książki, drukowanej w dwóch łamach i powszechnie dostępnej. Biblia! Krzyknąłem triumfalnie. Dobrze, Watsonie, brawo! Lecz jeśli mogę zauważyć, nie dość dobrze. Nawet jeśli sądzisz, że ja posiadam Biblię, co mógłbym uznać za komplement? Miałbym duże kłopoty, by wymienić jakiekolwiek dzieło, które trudniej byłoby znaleźć u któregoś ze wspólników Moriarego. Poza tym istnieje tylko tyle różnych wydań Pisma Świętego, że niełatwo byłoby założyć, iż dwa egzemplarze będą miały tę samą numerację stron. Najwyraźniej odsyła do jakiegoś określonego wydania powszechnie wykorzystywanej książki. Musiał być pewny, że strona 534 w jego książce będzie dokładnie taka sama jak w mojej. Ale istnieje bardzo niewiele książek, które spełniłyby taki warunek rzeczy samej. I to nas ratuje. Teraz poszukiwania zawęziły się do książek ze stałą numeracją stron, takich, które zwykle posiada każdy. Bradshaw. Z tym jest pewien problem, Watsonie. Słownictwo Bradshawa jest skąpe i zdawkowe, a co za tym idzie ograniczone. Dobór słów nie nadawałby się raczej do przekazania konkretnych wiadomości. Możemy wyeliminować Bradshawa, obawiam się, że słownika też nie możemy wziąć pod uwagę z tych samych powodów. Co nam więc pozostaje? Almanach. Wyśmienicie, Watsonie. Grubo się mylę, jeśli nie trafiłeś w samo sedno. Almanach. Zobaczmy, może chodzi o almanach
Widekera jest dość powszechnie używany. Ma wymaganą liczbę stron. Jest drukowany w dwóch łamach. Choć wcześniej słownictwo było dość skąpe, to o ile dobrze pamiętam, w ostatnim wydaniu opisy były dużo bogatsze. Sięgnął po książkę leżącą na biurku. Tu mamy stronę 534. Drugi łam. Sporo tekstu, jak widzę, na temat handlu i zasobów w Indiach Brytyjskich. Notuj słowa, Watsonie. Trzynaste słowo to marare. Nie, obawiam się, że to niezbyt pomyślny początek. 127 słowo to rząd. Tak, to przynajmniej ma jakiś sens, choć zupełnie nie dotyczy ani nas, ani profesora Moriarego. Spróbujmy jeszcze raz, co robi rząd marare. Niestety, kolejne słowo to Szczecina. Mój drogi Watsonie, na tym musimy poprzestać. Powiedział to żartobliwym tonem, lecz jego zmarszczone, krzaczaste brwi świadczyły o rozdrażnieniu i rozczarowaniu. Siedziałem bezsilny i nieszczęśliwy, wpatrując się w ogień. Długie milczenie przerwał nagle okrzyk Holmesa, który rzucił się w stronę kredensu i po chwili wrócił, trzymając w ręku inny tom w żółtej okładce. Watsonie, płacimy cenę za to, że zawsze jesteśmy na bieżąco, zawołał. Zanadto wyprzedzamy nasze czasy i właśnie nam się za to dostało. Dziś jest 7 stycznia. Zaczęliśmy korzystać z nowego almanachu. To bardziej niż prawdopodobne, że Porla napisał swoją wiadomość, używając jako klucza zeszłorocznego wydania. Niewątpliwie powiedziałby nam o tym, gdyby kiedykolwiek napisał swój list z objaśnieniami. A teraz zobaczmy, co znajdziemy na stronie 534. Słowo numer 13 to istnieje, a brzmi już znacznie bardziej obiecująco. Słowo 127 to pewne, istnieje pewne. Oczy Holmesa płonęły z podniecenia, a jego chude, nerwowe palce drżały, gdy liczył słowa. Niebezpieczeństwa, ha, ha, doskonale. Zapisz to, Watsonie. Istnieje pewne niebezpieczeństwo. Może nadejść już wkrótce. Potem mamy nazwisko Douglas. Teraz bogaty wieś Brostyn. Dwór Brostyn. Pewność jest istotna. No i proszę, Watsonie, co sądzisz o czystej logice i jej owocach? Gdyby w sklepie spożywczym sprzedawali coś takiego jak wieniec laurowy, zaraz posłałbym po niego Bilego. Wpatrywałem się w dziwną wiadomość, którą nabazgrałem na arkuszu papieru kancelaryjnego, rozpostartego na kolanie, tak jak Holmes ją odszyfrował. Cóż za dziwny i pokrętny sposób wyrażania się, powiedziałem. Wręcz przeciwnie, wyjątkowo dobrze mu poszło, rzekł Holmes. Gdy przeszukujesz pojedynczą kolumnę druku, pragnąc znaleźć słowa, którymi chcesz coś wyrazić, nie możesz przecież oczekiwać, że znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. W takim razie musisz trochę liczyć na inteligencję swojego adresata. Sens jest całkowicie jasny. Szykuje się jakaś brudna sprawa wymierzona przeciw Douglasowi, kimkolwiek by on był, bogatemu, jak tu napisano, dżentelmenowi mieszkającemu na wsi. Porla jest pewien, pewność było słowem, jakie mógł znaleźć do pewne grożącego niebezpieczeństwa. Takie są rezultaty naszej pracy. To była bardzo solidna, dobrze wykonana analiza. Holmes przejawiał osobistą radość prawdziwego artysty, który tworzy jakieś dzieło, choć bardzo rozpaczał, kiedy nie osiągało ono poziomu, do jakiego dążył. Wciąż jeszcze cieszył się swoim sukcesem. Gdy Billy otworzył nagle drzwi i wprowadził do pokoju inspektora McDonalda ze Scotland Yardu. Dawno temu, pod koniec lat 80., gdy Alec McDonald, któremu wówczas daleko było jeszcze do tej sławy, jaką cieszy się obecnie w całej Anglii, był młodym, lecz bardzo obiecującym policjantem. Już wtedy wyróżnił się w kilku powierzonych mu sprawach. Jego wysoka, koścista sylwetka świadczyła o wyjątkowej sile fizycznej, a duża głowa i głęboko osadzone bystre oczy pod krzaczastymi brwiami stanowiły dobitnie o przenikliwości i inteligencji. Był dość milczącym, precyzyjnie działającym człowiekiem o srogim charakterze, mówił z ostrym akcentem Zabrden. Już dwukrotnie w jego karierze Holmes pomógł mu odnieść sukces, choć jedyną nagrodą dla tego drugiego była czysta intelektualna radość powodowana rozwiązaniem zagadki. Wdzięczny Szkot darzył swego kolegę amatora ogromnym, szczerym szacunkiem i sympatią, okazując je zawsze, gdy radził się Holmesem w jakiejś trudnej sprawie.
Miernota nie potrafił uznać nikogo lepszego od siebie, lecz człowiek utalentowany natychmiast rozpoznaje geniusza. MacDonald miał talent, ale rozumiał, że nie ma nic upokarzającego w tym, żeby poprosić o pomoc kogoś, kto był uznany za najlepszego w Europie i to zarówno pod względem zdolności, jak i doświadczenia. Holmes nie był skłonny do nawiązywania przyjaźni, tolerował jednak tego wielkiego Szkota i teraz uśmiechnął się na jego widok. Ranny z pana ptaszek, panie Mac, powiedział. Życzę szczęścia w polowaniu na pańskie robaczki. Obawiam się, że wizyta pana oznacza, iż coś się szykuje. Gdyby powiedział pan, mam nadzieję, zamiast obawiam się, byłoby to znacznie bliższe prawdy, panie Holmes, odparł inspektor szerokim uśmiechem. Przydałby mi się mały kielonek. Strasznie chłodno dziś rano. Nie, 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 dziękuję. Nie chcę palić, nie zabawię długo, bo w każdej sprawie pierwsze godziny po dokonaniu przestępstwa są najcenniejsze. Zresztą chyba nikt nie wie tego lepiej niż pan, ale. Inspektor zatrzymał się nagle, wpatrując się w kompletnym osłupieniu w kartkę papieru leżącą na stole. Była to ta sama kartka, na której nabazgrałem ową enigmatyczną wiadomość. Douglas wykrztusił z siebie. Brostyn, co to, panie Holmes, to jakiś czar? Skąd u licha udało się panu to wytrzesnąć? To zaszyfrowana wiadomość, którą doktorowi Watsonowi mnie udało się właśnie odczytać. A czemu pan pyta? Co jest nie tak z tym tekstem? Oszołomiony inspektor spoglądał ze zdumieniem to na mnie, to na Holmesa. Tylko tyle, odparł wreszcie, że pan Douglas z dworu Brostyn został w potworny sposób zamordowany ubiegłej nocy.